Hello, ladies and gentlemen, tu Charlie with an eye i zapraszam na kolejny odcinek Tank Service. Dzisiaj Valentine, MK3. No, nawet nie wiedziałem, że on ma MK3 na końcu w nazwie. Okej, 55% wygranych, Ace Tanker, Pascucci, Invader, Steel Wall i Top Gun. Oczywiście z tych wszystkich bitew, gdzie miało znaczenie akurat no, dwie. Jak widzicie, za dużo ich nie mam, no, tylko 11. Churchilla wbijałem na Matyldzie, wam polecam. Churchilla jeden wbijać jednak na Valentine, bo przechodzi z niego o wiele więcej dział na naszego Churchilla, on wtedy nie będzie taki stokowy i smutny. Okej, 340 punktów życia, speed limit 24, jest dosyć powolny. Dosyć długo zajmuje badanie silniku, więc musicie się przyzwyczaić, że to jest niestety taka... lekka forteca na kółkach. Dlaczego forteca? Jeszcze tylko prędkość obrotu 82 to akurat jest dobra. Dosyć szybko się obraca. Pancerz jest genialny jak dla mnie. Na czwórce 60 z przodu. Na wieży 65 dookoła. Praktycznie wieża jest opancerzona monstrualnie jak na czwórkę. Więcej pancerzy ma tylko MX-40, którego będę robił jeszcze w lightach. Innych, tak jak mówiłem, nie będę robił, bo są scouty, więc jak kiedyś może będę miał ochotę, to spróbuję scoutami pojeździć, ale na pewno jeszcze nie w najbliższej przyszłości. Zasięg widzenia 340 metrów. Przejdziemy do najlepszego działa, jaki tutaj mamy. Jest całkiem ciekawe, ładuje 6 sekund chyba, ale zadaje dosyć dużo damage'a. Penetracja 91, czyli najwięcej z tych czwórek lightów. Damage 110, celność 0,41. Okej, przejdziemy do drzewka badań, bo jest dosyć duże i dość skomplikowane. No okej, to... Yeah. Ok, jesteśmy w drzewku badań naszego Valentina. Sprawdzałem, co da się założyć bez ulepszonych gąsek. I niestety tylko uda nam się założyć silniki i radia, bo w radiach nie ma zbyt dużej zmiany wagi, nawet chyba żadnej. Tutaj będziemy mogli najpierw pójść po silniki. I w sumie to bym radził. Chociaż jakie mamy działo na początku, coś takiego. Nie jest złe, chociaż ten ostatni silnik nam się naprawdę przydał. Wtedy chociaż odrobinę szybciej się rusza. Ten pierwszy odblokujemy praktycznie za pierwsze daily. To będzie w miarę szybko. Radio tu powinniśmy mieć z dziesiątki, tak. Czyli te dwa radia mamy, to działo i to praktycznie tyle. Powinniśmy najpierw iść po silniki, później po... gąski, bo niestety więcej nie włożymy. Wieża te działa. A to co to jest? A to jest jakaś dziwna hybryda, nie wiem. Ja poszedłem po te działa. One wchodzą od razu na Churchilla, więc naprawdę warto odblokować je na Valentine'ie. I to radio chyba jest do odblokowania też, nie? A nie, wcześniej możemy je odblokować. Chyba tak. No, to radia mamy wszystkie od początku, więc w sumie czemu nie? Dobra, to przejdziemy do dwóch bitew, które dla was przygotowałem. Yeah. I jesteśmy w pierwszej bitwie na naszym Valentine'ie. Tak jak widzicie, jest to jeszcze stokowy Valentine. Tak mi się trafiło, że akurat na stokowym zrobiłem odznakę mistrzowską. A z reguły takie bitwy chcę wam pokazywać... no bo to jest ile więcej niż 99% średnich bitew. Więc no to zawsze jest przydatne, żeby wiedzieć chociaż ile expa potrzeba na masterkę. Przyspieszymy trochę. Bo tak jak widzicie, Valentine osiąga pod górkę prędkości w stylu 8 km na godzinę. Także no, jest troszkę wolne. Powiedzmy troszkę. Jakie tutaj mam działo? To jest działo... aha, to jest to działo stokowe. Nawet nie wiem, czy tutaj mam jakieś... w ogóle, czy gąski mam.
Tak, widzimy spam. Nienawidzę, jak ludzie to robią. Nawet nie wiem, czy nie zreportowałem go. Albo po prostu dodałem do ignorowanych. Naprawdę to jest bardzo wnerwiające, szczególnie dla artylerii na przykład, jak ktoś gra. I nagle widzi na ekranie... Wow, A13. Widzicie, jaki mamy pancerz? Nawet nie może się przez nas przebić. Kończąc, mając taki spam, grając na artylerii, nie widzimy na przykład, kto targetuje jakie czołgi. Zwykle nie polecam tego robić, no chyba, że mamy ekipę retardów. No, czasami trzeba, ale to też tylko w uzasadnionych sytuacjach. Lepiej pisać cokolwiek niż pingać na mapie, bo to jest wnerwiające. Pinganie bez tłumaczenia, o co chodzi, tak praktycznie nic nie daje, ludzie to ignorują. M8A1, także toczymy się powoli, jak widzicie. A13 w ogóle nie zadało nam żadnego damage'a, a bardzo próbowało. Tutaj próbujemy tutaj na wydmie coś porobić. Nope. Dostał raz. Dostał dwa. Nie tym razem. Nie tym razem strzelam tyle przed niego. A też nie teraz za daleko. Oj tak. Te strzały. Aj, pięknie dorwany. Lucky Bows. T28. Hello. Tak, będzie mnóstwo strzałów oddanych w tej bitwie, nie pamiętam nawet ile. Jak widzicie, no już Arta nas zauważyła, ale coś ma też kiepski cel. Czy chodzi mi o to przede wszystkim, jak tym czołgiem grać? On ma dosyć dużo pancerzu na czwórkach, praktycznie nie musimy się niczego obawiać oprócz Matyldy i Tedeków. A reszta będzie miała spore problemy, żeby nas przebić, i to od boku, od przodu, on ma naprawdę świetny pancerz. Także nawet nie ma wielkiej roli w kontowaniu. Chociaż oczywiście jak najlepiej kontować, bo wtedy mamy jeszcze więcej pancerza. Chociaż to się opłaca? Chyba tak. Gdzie go najlepiej celować? Nie wiem, tutaj w wizję może... O, w kogo ja strzelam? A13 MK2. Czyli to stokowe działo jest dosyć celne, więc jak będziecie na nim grać, to... No w sumie też można posnajpić, ale... Czemu... Może lepiej nie za długo, bo później... niestety trochę potrwa, żeby dojechać do akcji. Jak tutaj znowu trochę przewinę, bo tutaj Arta we mnie... Ostro na parze. Z M3 Steward wracamy do normalnej prędkości. Went right through. I czwarty frag. To była naprawdę śmiechawa bitwa, jak dla mnie. Ja tu jechałem, nikt mnie nie mógł zatrzymać. Patrzcie, ile tutaj wraków stoi. Co tu zostało jeszcze? Dosyć sporo czołgów. Znowu przyspieszę. O, Matylda. Okej, tego musimy się już raczej obawiać. No, tutaj niestety 78 penetracji i już trafiamy na mocniejszy pancerz. A Matylda chyba awkuje, więc... Enemy is hit. Ten spam pociskami. Coś tam do mnie strzela. A, obróciłem się bardzo dobrze, bo Matylda była awk, więc najpierw zdejmujemy groźniejszych przeciwników. Ojej. T57? Wow, dobry strzał. Like a boss. Nie. A ten chłop siedzi tam, gada do tego mikrofonu. Bounced off, bounced off. A, no jednak nie awkuje, tylko nie wiadomo co robi.
Czy ja go zdejmę, czy ktoś inny go zdejmie? A, T46. 7 killi. Like a boss. Świetna bitwa. Może to jest szczęście, może nie. Przede wszystkim dużo żeśmy odbili. A, nie wiem. Dobra, bo się już pogubiłem, więc przejdźmy do drugiej bitwy. Yeah. I jesteśmy w drugiej bitwie na naszym Valentine'ie. Tym razem jestem z Kwadratem i z Avengerem z naszego planu. Kwadrat dalej się buntuje i nie chce do nas dołączyć. Ale gdyby, no. Dopiero co kupił B1-kę, więc chyba daily, o ile się nie mylę. Ej, Avenger go będzie tyle pchał, bo B1-ka niestety jest smutna, bez silników. Jedzie dosyć wolno. Ja mówię, a co tam, dołączy się do wesołej ferajny. Ale niestety zły timing i później nie mogłem ich dogonić. Tak się rozpędzili. Przewiniemy trochę, bo na początku oczywiście jazda, zanim my w ogóle gdziekolwiek dojedziemy, ja tym Valentine'em to też niezbyt szybko jeżdżę. Tak, jedziemy. Tej Avenger troszkę się zatkał i później musiał zjeżdżać stamtąd. M8A1, hello! Tak jak widzicie, tu już mam lepsze działo, jest to działo topowe, 91 penetracji, 110 damage'a. Także praktycznie wszystko na naszej drodze niszczymy. Dobra, pojedziemy tu znowu trochę szybciej, bo tutaj już nic na naszej drodze nie będzie. Tak, tam Kwadrat się wraca do bazy chyba z Avengerem. Dobra, przejedziemy jeszcze dalej. Okej. Tutaj powinna się już zacząć jakakolwiek akcja. Tak jak widzicie, znowu ciśniemy na czwórkach, praktycznie jesteśmy nie do zatrzymania. Sturmpanzer 2. Hello. Albo moin moin. Trafię. Oj nie, trzeba szybko uciekać. Ciukuć. Au. To bolało, szybko się naprawiłem. Jedziemy dalej. Podobijać. Czy nie, no by nie podobijać, walczyć, bo tutaj będzie ostra ofensywa. Tylu przeciwników. Sturmpanzer dostaje jeden strzał. T-57 od boku, MK3. Zaraz pojawi się jeszcze drugi szturm. O, Sturmpanzer 2. Trzech przeciwników na jednego. Trzech na jednego to banda łysego, ale nie tym razem. Nie tym razem, panowie. Ten pancerz jest po prostu genialny na tym Valentine'ie. Druga arta. Sturmpanzer dostaje. Raz. MK3 się ciągle odbija. I au. I dwa. Jest paskuczy. Kwadrat z Avengerem spokojnie tam pilnują naszej bazy, więc tam się nic nie stanie. Tamteny na pewno się nie przebiją. MK3 odbija się. On już tyle, niestety, nie ma szczęścia. 4 fragi. Zaczynamy kapować bazę dla naszego bezpieczeństwa. Tak jak mówiłem, zostawiliśmy sobie dosyć mocne plecy, więc tam nie powinno nic nam zagrażać. Marder 2, z nim trzeba uważać, 61 życia to nie jest wystarczające na Mardera 2. On ma dosyć mocne działo jak na TDK trzeciopoziomowego. I gra Marderami 2 gra dużo, dużo zaawansowanych graczy. To jest taki fantank. No, pokaż się tym Marderem. A tu jest ze mną jeszcze Matylda. No to powolutku podjeżdżam, bo on tutaj ma dobry camera rating za tymi krzakami. I hello! Nope. Nie tym razem. Tutaj w sumie mogłem zjechać z kapa. Nawet żeśmy o tym mówili, bo tam B1 stoi na tym. Avenger stał chyba na klasztorze. W sumie nie wiem.
Chyba tak. Tą B1 kwadrat chciałby spotować przeciwnika. A czy przy takiej ilości kopa, nie wiem, to było dosyć ryzykowne, bo B1 jeszcze chyba nie ma najlepszego działa, więc... zostało tak, jak zostało. Nie wiem, tutaj chyba Steelwall, Pascucci i Invader na tej bitwie, więc naprawdę całkiem dobra. Tak jak widzieliście, jedną stronę praktycznie rozwaliliśmy jednym czołgiem. Mieliśmy teraz wsparcie Matyldy. Okej, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, czekam na wasze opinie w komentarzach. Przede wszystkim, jak się wam podoba Valentine, brytyjska linia. I spotkamy się na pewno niedługo w następnych odcinkach. Aha, i jeszcze jedno, czytajcie komentarze, dosyć często na nie odpowiadam. Odpowiadam często na te same pytania, więc... czytajcie komentarze pod filmikami, bo to jest już w sumie... Mam nadzieję, że to będzie taka społeczność graczy, którzy będą sobie pomagać mniej więcej. Nie wiem, jeżeli macie jakieś propozycje, to też odpowiadajcie na pytania innych. No nie wiem, to ja się już zamotałem, ale chyba wiecie, o co mi chodzi. Tak, czytajcie komentarze. Dobra. Dzięki za oglądanie i zostałem was z tobą, tam jest. Trzymajcie się ciepło.